I jeszcze raz w tym narożniku ustawili się zarówno Baran, jak i Kuliński. I jeszcze raz tym, który zagra piłkę w szesnastkę, będzie Kuliński! Otwinowski zgrał głową, a z najbliższej odległości piłkę do siatki wpycha Bartosz Nawrocki. Ruch Radzionków prowadzi od 14 minuty 1-0. Pędzi już na obiegę Marcin Trzcionka. On teraz dostał piłkę, jest okazja na dośrodkowanie. Trzcionka w pole karne, uderzał głową Bartosz Nawrocki, a jeden z jego rywali blokował jego zagranie ręką. Nawrocki prawą nogą, w prawy róg, w drugą stronę rzucił się Mateusz Popczyk. Ruch Radzionków od 25 minuty wygrywa z Przemszą Siewierz 2-0. Odzyskują Radzionkowianie. Kamil Kopecie w pole karne. Będzie okazja dla Tomasza Harmaty. Jest 3-0. Uwaga, bo z lewej strony może teraz dośrodkowywać. Oj, zawodnik Przemszy i piłka wpada do siatki Cidrów w dość prostej sytuacji. Tomasz Harmata do gola zdobytego przeciwko Przemszy dokłada samobuja. Teraz futbolówka powędrowała już na prawe skrzydło do Marcina Trzcionki, który dośrodkował. Uprzedził bramkarza rywala Rafał Kuliński. Piłkę zbiera Adam Baran i trafia do pustej już siatki. Tym razem gol jest uznany. Ruch Radzionków po 43 niespełna minutach wygrywa z Przemszą Siewierz 4-1. Inny komfort w planowaniu roszad ma Michał Farkasz. Ale o tym za moment, bo Bartosz Nawrocki podał piłkę do Adama Barana. Adam Baran drugi raz dzisiaj wpisuje się na listę strzelców, a Ruch Radzionków wygrywa 5-1. Paulowany przez Dominika Kowalskiego, ale arbiter puścił grę. No i teraz może być niebezpiecznie, bo przed pustą już bramką znalazł się zawodnik Przemszy Siewierz i swoją okazję wykorzystał Kacper Zalewski. Z tego co widzę, wiąże już buta i będzie chciał wejść na murawę. Zanim to zrobi jednak, no to Ruch może mieć na koncie 6. gola i ma 6. gola. Bartosz Nawrocki ma na koncie hat-tricka. Z zimną krwią wykorzystał teraz swoją okazję. I oby na tym koniec, bo teraz szanse na to, by trafić do siatki po raz trzeci. Mogą stworzyć sobie siewierzanie. Wolf głową, jeszcze nie koniec tej akcji. I piłka trzeci raz ląduje w siatce Mateusza Szukały. No to jest coś nieprawdopodobnego. Ruch dominuje, a nawet w meczu, w którym dominuje, traci tutaj 3 bramki. Otwinowski. Cichecki rozegrał piłkę z Michałem Szrąkiem. Cichecki, będzie okazja na to, by zdobyć gola. Gola nie ma, ale jest rzut karny dla Ruchu. Faulowany Szymon Cichecki. Kuliński broni to. Popczyk nie, nie broni. Kuliński przełamuje ręce bramkarza Przemszy Siewierz, który wyczuł intencję pomocnika Cidrów, ale piłki nie złapał. Ruch Radzionków wygrywa w tym meczu już 7-3.